Znajdujemy się na premierze autobiografii Goldy Tencer i tak sobie pomyślałem, czy to jest łatwe zadanie, żeby w 600 stronach zawrzeć historię tak wielkiej osobowości. Szczerze powiem, że nie wiedziałam, że tych stron wyjdzie nam aż tyle, ale dzisiaj tak naprawdę z perspektywy czasu myślę, że gdybyśmy z Goldą jeszcze trochę więcej dorozmawiały, to tego byłoby dużo więcej. Pracowałyśmy z Goldą dosyć długo nad tą książką, bo 3 lata. Ta książka to nie tylko jest historia Goldy, ale historia jej rodziców, historia jej marcowego pokolenia. Bo Gołda jako jedyna ze swojej klasy w szkole imienia Yitzhaka Leiba Peretza, którą zresztą w 1969 roku zamknięto, została w Polsce. Jej przyjaciele rozjechali się po świecie i o nich też jest ta historia. Nigdy nie myślałam, że będę miała może tak wiele historii do opowiedzenia. Kasiu, przywróciłaś całą moją młodość, całe moje dzieciństwo i kiedy moi przyjaciele ze szkoły Pereca już zaczęli czytać książkę, jak Marysia, która siedzi w Aceman na widowni, no mówi, słuchaj, to tak jakby moje całe dzieciństwo wróciło. Za uku geta dzisiaj wielkie ożywienie, bo róża kranta co sprzedaje. Książkę skończyłyśmy takim obrazkiem trochę jakby wyobraźni, że Gołda staje w swoim teatrze na próżnej, bo to jest jej marzenie. Więc życzę Gołdzie, żeby miała siłę dalej kontynuować swoją misję, bo Gołda pięknie powiedziała kiedyś w wywiadzie Szewachowi Weissowi, że rodzice jej przeżyli Holokaust. Oni musieli to, oni to wszystko usłyszeli, a dzieci Gołdy i ich następcy będą musieli to wszystko zapamiętać, będą musieli się tego nauczyć, bo dzisiaj w XXI wieku ta potworna zbrodnia wciąż się wydaje tak bardzo niewyobrażalna.